Powracamy po krótkiej przerwie spowodowanej problemami technicznymi, a konkretnie brakiem miejsca na dysku. No cóż, na szczęście wiele was nie ominęło. Pokonałem tego ostatniego zombiaka. Zdobyłem dwa klucze bodajże. I co? Dalej mam za mało kasy na sklep. Naładowała nam się słoiczek z pigułami, więc spróbujemy go użyć. O, znów jakaś coś nowego. Testujemy. Tears down. Czyli tym razem coś negatywnego. Słabiej płaczemy, ale jakoś myślę damy radę. I co? W którą by tu stronę? Na górze jest sklep, na dole jakiś miniboss. Minibossów w sumie warto odwiedzać, bo przeważnie coś tam zawsze zostawią nam. Fuck, znowu zombiaki, ale mamy 6 bomb. Nie! Już miałem nadzieję, że dostaną. To są chyba jedne z moich najmniej ulubionych, tak. Najbardziej wkurzających wrogów w grze, przynajmniej dla mnie, jeżeli nie ma się właśnie jakichś efektów West typu, nie wiem, laser, przenikanie albo coś w tym stylu. Z tego to jest masakra po prostu. Macie bombę. O, pięknie. Tak, zamrozić. Może go dostanę. Uff, udało się. Buteleczka znów naładowana. Po prostu pięknie. Następne serduszko, ale trochę jesteśmy poranieni, że tak powiem. Czy jest sens iść w prawo? Nie ma tam pewnie nic ciekawego, więc. A przeciwnicy się już zaczynają robić upierdliwi. Myślę, że po prostu pójdziemy do minibossa. Jeszcze więcej tych kaszaniarzy. Nie. Przynajmniej zamrażarka trochę nas wspomaga. Minimalnie. Cholera. Źle wycelowałem. Masz bombę. Dobra, trochę rozrzutny jestem z tymi bombami. Za wiele ich nie mam. Giń. Tak jest. Ech. Utrapienie z nimi. Trzeba się solidnie napracować. No, wreszcie. O, serce. Jeszcze jeden pills. Full health. Dobra, myślę, że możemy użyć jednego. Się podleczyć. O, tak. To jest też sympatyczne. Te szare muszki. O, może się uda. Szare muszki są wybuchowe. Aj, nie uda się. No. Reakcja łańcuchowa, tak. Oczywiście jeszcze rykoszetem dostałem. Dobra. Zobaczymy, co to za miniboss tutaj. Masz shit, envy. Czyli zazdrość. Kolejny z grzechów głównych. Jest. Chyba najbardziej upierdliwy. Oczywiście, jakżeby inaczej. Jest podobny do bossa Fistuli, czyli rozpada się na mniejsze. Co też pewnie zajmie nam chwilę. A przy okazji jakiś pills. Znów jakieś coś nowego. Ileż można.
Podłuje strasznie. Tak. Przydałby się naprawdę jakiś damage up albo coś, co nas ofensywnie trochę podpakuje. Bo na razie to tak średnio się nasza moc przedstawia. Ech. Krew się leje wszędzie. O, ostatni. I oczywiście troll bomb. Jak żeby inaczej. Znów się buteleczka naładowała po prostu. Dobra. Pięknie, pięknie. Z bateriami ta butelka to jest naprawdę dobra rzecz. Dobra, zobaczymy, co to jest ta biała piguła. Bombs are keys. O, to nawet nieźle. Zamieniło nam bomby na klucze. Myślę, że to dobra wymiana w tej chwili. Okej. To na sklep dalej za mało. Mamy 7 bomb. Może by tak w sumie próbować znaleźć secret rooma. O! Piątek. Całkiem nieźle. 12 centów. Może mielibyśmy szansę na znalezienie czegoś w sklepie. W sumie mamy dużo życia. Może pozwiedzam jeszcze trochę. O! Super. Ciekawe, czy da mi się jedno bombo. To ja pewnie się nie da. Nie. Otworzymy skrzynkę. Czemuż by nie? O! Karta Tarota. High Priestess. Która jest dosyć ciekawa, ale to zdemonstruję później. Karty w przeciwieństwie do pigułek mają ustalone działanie i zawsze działają tak samo. I jest ich sporo. Różnych. Ale tutaj, dobra, postawię tu bombę, żeby dostać się do tej kasy. High Priestess, dobra. Zostawimy na razie pigułę, pójdziemy do sklepu. Mamy 20 centów, to nam pozwoli w miarę bezpiecznie kupić coś. O, fuck. Strzelające waginy, albo coś w ten deseń. Trzeba dosyć ostrożnie z nimi postępować. Okej. Co mamy w sklepie? Nóż mamuśki. To jest dosyć ciekawa... Ciekawa rzecz. Zmienia zupełnie styl grania. Zademonstruję. Stop, stop, stop. Tak, jak widać, Izaak już nie płacze, tylko rzuca nożem. Cały zakrwawiony w dodatku. Nóż jest po prostu jedno chyba z najbardziej damage'ujących, czyli ma największe obrażenia w grze. No, jego wadą jest oczywiście zasięg, jak widać. Trzeba przytrzymać chwilę przycisk ataku, żeby jakby strzelić dalej. Nie pamiętam, co to był ten pils. No, myślę, że wolę kupić niebieskiego. Niebieskie serducho. No, zobaczę jeszcze, co jest tutaj. Aj, nie naładowałem noża. Zawsze przed wejściem do pokoju warto sobie przytrzymać ten klawisz ataku, żeby mieć jakby naładowany właśnie nóż. Jak widać, praktycznie wszystko jest na jednego strzała w tej chwili, o, jeżeli tylko uda mi się trafić. Kolejne zwiększenie życia, no rewelacja. Zwiększenie zasięgu, o, to się przyda. Jeżeli ma się faktycznie tą butelkę z bateriami, to jest to fantastyczny power-up. Okej, mam 4 bomby, nie wiem, czy chce mi się tam... Nie chce mi się tam iść.
Dobra, myślę, że można powoli się udawać w stronę bossa. Jesteśmy na poziomie otchłani 1. A, tu jest nasza lecząca pigułka. Myślę, że się to przyda, ale tymczasem zademonstruję w takim razie, co robi High Priestess. Przywołuje nogę mamuśki. No, karty, tak jak pigułki, są jednorazowego użytku. No ładnie, następna pełne leczenie. Rewelacja. Równie dobrze możemy iść tutaj. Jeden cent, na pewno się przyda. No, szesz, kurde. Nienawidzę ich, nienawidzę. Żebym jeszcze umiał celować. Aha. Nóż jest fantastyczny. Wszystko pada jak... Nóż wchodzi jak w masło. Dobra. To w takim razie weźmiemy naszą porzuconą tymczasową pigułeczkę. No. Na pewno się przyda na późniejszych poziomach. I idziemy dalej. O! Nie. Te są bardzo wkurzające. Kadłubki. Skaczą, a jak wylądują, to strzelają. Bombs Arkis. Aha, w tej chwili to nam akurat dokładnie nic nie zrobi, bo mamy tyle samo kluczy, co bomb. I idziemy lać bossa, którym będzie... War, czyli kolejny z jeźdźców apokalipsy. Ale myślę, że nie ma wielkiej szansy. Patrzcie, jak szybko mu schodzi życie po prostu. Od noża. Fantastyczne. Jeszcze zamrażanie, no nie no. Masakra totalna. I co? Następna kostka mięsa. Wszyscy jeźdźcowie apokalipsy zostawiają kostkę mięsa, która, jak widać, zupgrade'owała naszą latającą kostkę do głowy, która strzela. Co się przyda, ponieważ mamy sam nóż, więc jakby nie strzelamy. Okej, idziemy dalej. Och, dostałem prezent. A co jest w środku? Kupa. Izaak miał traumatyczne dzieciństwo, jak widać. Boss jest blisko. Ale oczywiście warto by iść do item rooma. No, do sklepu raczej nie, ale może zabić mini bossa. Czemuż by nie? Nie no, nóż to jest po prostu piękna rzecz. O, a to ciekawe. No, te kreaturki, nie wiem, flaczki jakieś, jelitka, są dosyć proste, bo poruszają się po ustalonym jakby wzorcu. Pretty Fly, o. Kolejna mucha do kolekcji. Mamy już teraz trzy rzeczy, które nas otaczają. O, i widać, że Izaak nosi sukienkę mamy. Wygląda teraz jak, nie wiem, jakaś postać z horroru. No to, co tu mamy? O, wow. To jest bardzo ciekawy przedmiot. Forget me now. Tableteczka, która powoduje jakby reset poziomu. Kuszące, powiem. Bo to po prostu umożliwia nam jakby przejście poziomu od nowa, więc także zebranie wszystkich różnych ciekawych itemów, które są. Wiesz, tak naprawdę, no co? Co ja tu mogę zebrać poza tym? No, chyba zrezygnuję jednak. Do sklepu i tak nie mogę iść. No, zmierzymy się jeszcze z tym minibossem tam na górze. Och, straszne. Jak ja przeżyję? Stab. Kogo my tu mamy? O, Bombermana.
czyli Wrath, gniew. Au, prawie mnie dopadł. Albo ja się raczej bezmyślnie wpakowałem. Bomberman, jak widać, zazwyczaj zostawia bomby. Przydatne. Słoiczek prawie naładowany do sklepu. Mam 4 klucze. Dobra, na razie. Co ja mogę kupić za 4 centy? Nic. Praktycznie. Też mam 5 bomb. Może spróbujemy znaleźć tajny pokój. To się nazywa szczęście. Dupa, nieszczęście. Slot machine. Dobra, to przepuszczę całą swoją kasę w takim razie. Z jednorękiego bandyty czasami potrafi... O! Potrafi wypaść dolar, czyli który daje 99 centów. No, ale jest to raczej rzadkie... Rzadka rzecz. Dobra, nic. No to masz bombę. Możemy wysadzać większość rzeczy. Typu właśnie jednoręcy bandyci, czy tam... te maszyny w arcade'zie. Dobra, teraz w którą stronę do bossa? Albo nie, pokażę wam jeszcze, co jest tam po lewej. A w międzyczasie jakieś krzyczące płody. Czy co to to jest w ogóle? Jakoś się wywinąłem. No, chodź. Słoiczek naładowany, nie no. Jestem pod wrażeniem. No nie wiem. Idziemy na lewo dalej. Boss chyba jest jednak do góry tam. W zasadzie z nożem możemy po prostu stać i czekać, aż ktoś na nas wejdzie. Jak widać. Pudło. Spudłowałem znowu. Lamao. No, nie uciekaj. Sama radość. Co tu mamy? Tears down. Tego raczej bym nie chciał. Więc pozostanę... nie mogę wejść tutaj. Dobra, to z... poświęcę się, zużyję swoje pełne leczenie. Żeby wejść tutaj, trzeba mieć właśnie pełne zdrowie, pełne życie. A jest to jakby pokój, taka arena, albo nie wiem, pułapka w zasadzie. Wchodzimy, jest jakiś itemik. Bierzemy 10 bomb w tym przypadku. A tu co? Musimy walczyć z jakimiś potworami. Zawsze są jakby 3 fale potworków, które musimy wyeliminować, żeby ujść z życiem. Znów przycina. Cholera. Tak, te są bardzo upierdliwe, ale co tu dla nas? I ostatnia fala. Ścigacze. Z nożem. Nie stanowią żadnego problemu. Nawet w nagrodę coś dostaliśmy. Jest skrzyneczka. Klucz, bomba. Czemu nie? Okej. No to... gdzie jest ten boss? Zobaczymy, co jest u góry. Pełno przykrych wieżyczek. Ale my mamy nóż. Shit. Prawie wlazłem na kolce. No! Otwieraj się. Sukces. Kolejne dodatkowe serce. Tu się podleczymy, albo i nie, bo nic nie straciliśmy. Cholera, jak do tego bossa dojść? Tędy czy tędy? No. Nie umiem celować dzisiaj. No i przykry pokoik.
Dobrze, że mamy nóż. A tak, skoczy nam na głowę oczywiście. O. Tower. O, to jest bardzo ciekawa karta. Bo, aha, jesteśmy na głębinach poziom drugi. Jest to poziom, gdzie będziemy walczyć z mamuśką. Tak. Jest to dosyć ciekawa walka, taka konwencjonalna trochę. Użyję mojej karty, która jak widać zasypuje poziom bombami. Co jest dosyć przydatne tutaj. Przynajmniej rozwali trochę tych cegiełek. Da nam trochę pola do manewru. No, z nożem mamuśka nie stanowi wielkiego problemu. Byle tylko unikać tego wszystkiego, co tu się spawnuje. O, jeszcze jeden strzał. Flawless victory. Tears down, nie chcemy. No i co dostajemy? Lunch, czyli znów jakieś zepsute mięcho. I idziemy dalej. A gdzie idziemy? Tutaj jest kolejne wspaniałe wspomnienie Izaaka. Tak, jesteśmy w łonie matki. Jakkolwiek by to nie brzmiało. To jest już poziom, w którym zaczynają się schody. Nie ma tutaj żadnych sklepów, żadnych pokojów z przedmiotami i wszystkie moby zadają całe jedno pełne serce obrażenia. Także nie jest łatwo. I tutaj przepraszam za kolejną usterkę. Niestety Wraps daje ciała dzisiaj. Jak już mówiłem, nie ma lekko. Próbujemy się dostać tam na prawo. Więcej biedronek. No, okej. Aj, lasery. Z nożem wszystko idzie gładko. Co tu mamy? Nic ciekawego. To coś daje nam 99 kluczy, ale nie wiem, czy chcemy. No, w zasadzie już raczej nie będzie to potrzebne. Także mogę sobie odpuścić. Boss jest, gdzie jest boss? Gdzieś w ogóle w prawym dolnym rogu. Przydałaby się jeszcze mapa, wtedy byśmy mieli pokazane, jak dokładnie tam dojść. Na razie wiemy, mamy tylko jakiś taki ogólny kierunek. Niespodzianka, bliźniaczki. To normalnie są tak naprawdę bossowie niższych leveli, którzy tutaj już występują czasami jako normalne mobki, a nawet w parze, jak widać. W zasadzie w czwórce. No, nożykiem go. Giń, zło nieczysta. Buteleczka, o, wreszcie coś przydatnego. Okej, czyli bossa nie ma tutaj. Kolce, świetnie, jakoś nie czuję pociągu, żeby tam próbować się dostać. Ale tutaj spróbuję, czemu nie? Aha, kasa, której raczej nigdy nie zużyjemy. Daleka droga.
do tego bossa. Aj. Dałem się złapać. No jeszcze z ile? 3 pokoiki? Wybuchające robaczki. Piguła? Aha. Pretty Fly, ale to chyba już nam nic nie da. Bo mamy maksymalną ilość okrążających nas rzeczy. No to przed siebie. Szaleństwo. Coś mnie ocaliło. Mucha albo kostka. Znowu. No i już prawie. Też ciekawy, ciekawe pomieszczenie. Nóż. Na ratunek. No chodź tu. Niebieskie serce się przyda. Okej. Zobaczymy, co tu mamy. Skolex. O. To wbrew pozorom jest jeden z prostszych bossów w grze. Jak widać. No, poza tym, że mamy nóż, który jest super power, ale i tak jest ten boss prosty. Co dostaliśmy? Majtki mamusi, które zwiększają nasz zasięg, co się przyda. I lecimy dalej. A, znów z przyzwyczajenia skipnąłem tą cutscenkę. Ale musicie mi wybaczyć. No, jak widać, kompas pokazuje nam, że na tym levelu nie ma ani sklepu, ani żadnych przedmiotów, więc pozostaje po prostu jak najszybciej dojść do bossa. No, te pijawki są niebezpieczne. Nie pamiętam, co to była ta żółta piguła. A, tak. Nic dobrego. Jeszcze piątek. Na pewno nam się przyda. No, teoretycznie może się przydać, ale jest to mało prawdopodobne. No, idzie gładko. Bombs Arkis raczej nie jest czymś, co chciałbym w tej chwili użyć. Co tu mamy? O, zielone to chyba było Speed and Range. Okej. Okay. I tutaj, jak widać, w tym pokoiku mamy nie jakieś zwykłe moby, tylko bossy. Jestem lama. Gra jest coraz trudniejsza na niższych poziomach. Kto następny? O, Loki! Nóż plus zamrażanie. Au! O, czab! Taki uśmiechnięty i wesoły. Pięknie. Wolałbym jakąś ten uzdrawiającą pigułkę, ale myślę, że sobie damy radę. Szybkość nam się przyda. Na razie nie ma tutaj jakiegoś wielkiego zagrożenia. Póki co. A i taka dygresja, że tak naprawdę przy pierwszym razie, kiedy gra się w tą grę, to poziomy tego właśnie
łona, gdzie jestem, i jest jeszcze jeden poziom niżej. Nie są odblokowane. Trzeba je odblokować. Czy boss jest w tym kierunku? Aj, złe miejsce. Krzyczące w płody dzieci, czy cokolwiek to jest. Ej, ładnie to tak? Prosto na mnie? O, serducho. No więc te levele trzeba najpierw odblokować. Znowu Tears Down, no bez kitu. Okej. Idziemy dalej. O, jak miło. Wesoła rodzinka. Spudłowałem oczywiście. Ale z nożem to wszyscy są prawie na jednego hita. Albo dwa, trzy. Jeżeli już chodzi o bossów. No, chodź tu, Larry. Widzę, że zdrowie mamy pełne. To do dzieła. Aj. Nie byłbym sobą, gdybym się jakoś bez sensu nie wpakował. Nie teleportować się tu. Ech. No, Tears Down. Znowu. No i tym oto sposobem dotarliśmy do bossa, którym jest... Ta-da! Serce mamuśki. Co prawda to też nie jest tak prosto, bo na początku tu jest coś innego, inny boss. Serce jest dopiero odblokowane. Aj, paskudne lasery. Ale da się go bardzo prosto pokonać, rzucając parę bomb. Au! A. Żebym tu nie umarł przypadkiem. To by było... słabe. Monstro. Umrzesz? O jaki. Wow, mamuśkę też się da zamrozić. Znaczy mamuśkę, cokolwiek to jest. Jakiś jeden segmencik został. No. Gin. O, przynajmniej teraz zombiaków możemy łatwiej masakrować, powiedzmy. No, co jest? Wydawało mi się, że już miał przenikanie. No. Czasami jakoś to tak dziwnie działa. O, myślałem, że nie mam bomb. Mam. Jesteśmy już bliżej niż dalej. No, no. No. Au. I po strachu. Trochę życia tu straciliśmy. Ale... O, health up. Czemu nie? W końcu coś pożytecznego. I tym oto sposobem schodzimy na jeszcze jeden dolny poziom, który jest ostatnim i został dodany w zasadzie w grze w Halloween. Był taki update, dosyć spory. Co tu mamy? O, traumatyczne wspomnienia. Tak, Sheol. Ten poziom jest hardkorowy, że tak powiem. Zresztą zaraz zobaczycie. O, fuck, nie cierpię tych pieprzonych laserów. Jeszcze mnie zakosił. O, i to była ślepa uliczka. O, hello. To jest nasz sobowtór. Tylko trochę, że tak powiem, dopakowany. Zrobimy sztuczkę. A, on potrafi latać. Cwaniaczek, ale nie potrafi strzelać przez skały. Muha, ha, ha, ha. To było też coś... A nie, to było coś dobrego. Okej. Nie wiem już, ile mam tych HP-ków po prostu.
taka kolekcja, że trudno się połapać. Nie mieszczą się na ekranie. Więcej zombiaków. Hurra, masz bombę, stary. Pudło oczywiście, a jak? Ech. Nie cierpię ich. Z nożem przynajmniej są jeszcze w miarę znośni. O, stary. Bez takich. Okej. Okay. Lecimy dalej. O. To jest boss. Tak, to jest boss, który pojawia się na wcześniejszych poziomach. Gdzie nie gdzie. Jest dosyć upierdliwy, ale z nożem to tak naprawdę... Ale głupie. Głupia sprawa. Z nożem tak naprawdę nic nie jest upierdliwe. Serducho. Piguła. O, fajnie. Full health. No to od razu użyję jedno. A drugą sobie zostawię. Więcej zombiaków. To może pokażę sprytną metodę, że można po prostu użyć bomby, żeby rozwalić drzwi, ale przy okazji też rozwaliłem wszystkich innych. Znaczy wszystkie mobki. No ładnie, dotarliśmy do końca. No, nie chce mi się bawić w tego jednorękiego bandytę, więc... Lecimy walczyć z ostatecznym bossem, którym jest... Szatan. No tak, nie udało mi się niestety zademonstrować ciekawej mechaniki tutaj. Mianowicie, au, to był błąd. Jaki fail. Mianowicie, ja znowu fail. Może się w końcu wysłowię. Mianowicie, czasami, jeżeli uda się pokonać bossa normalnie na levelu, nie tracąc przy tym zbyt dużo ilości życia, wtedy mamy okazję dobić paktu z szatanem, czasami. Co daje nam możliwość wymiany serc za przedmioty, które zazwyczaj są dosyć ciekawe. Między innymi należy do nich nóż. Możemy tam go znaleźć czasami. Nawet nie patrzę, co ja robię. Mam tyle życia, że szatan nie stanowi żadnego problemu praktycznie. Przechodzimy do trzeciej fazy. Są nóżki szatana latające bombomuchy czy tam pijawki. Au, oczywiście dałem się nabrać. Dobra, stary, gin. Dobra, użyję piguły na wszelki wypadek. I udało się pokonać szatana. Przejść grę. Straszliwie długo mi to zajęło, ale to pewnie przez gadanie moje. Zobaczymy, co jest w skrzyneczce. Tak, oto dotarliśmy do końca. Tutaj wspomnę jeszcze, że pod koniec maja, o ile mnie pamięć nie myli, ma się ukazać dodatek do Binding of Isaac, który ma być zatytułowany Gniew Owcy, czy Jagnięcia, coś takiego po polsku. I podobno ma być dosyć sporym dodatkiem. Tutaj widzimy różne rzeczy, różne potworki, jakie możemy spotkać w grze. W każdym razie ten dodatek ma być dosyć spory i na pewno poświęcę mu sporo godzin swojego życia. Generalnie z całego serca polecam The Binding of Isaac. Jest to świetna gra, jeżeli ktoś jest, nie wiem, zainteresowany tego typu produkcjami.
No, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, bo ja tak. Chociaż problemy techniczne trochę dały w kość. No, ale udało się dobrnąć nam do końca. Nie wiem jeszcze, jaką następną grę będę prezentował w tej serii, ale zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie dziękuję za uwagę i na razie.